odcinek przeglądu prasy. Sebastian Ignaciuk, Tomasz Goławski. Zacznę od tygodnika siedleckiego, strona 17. Łukowscy rzeźbiarze promują region. 25 czerwca Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie zorganizował galę kultury województwa lubelskiego. I na tej gali kultury byli obecni rzeźbiarze z Łukowa. I taką aferę zrobili, takie zamieszanie zrobili w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że na tle ich ekspozycji, na tle rzeźb z Łukowskiego Ośrodka Kultury i z muzeum, cała gala się rozpoczęła w ogóle. I to jest wielkie wyróżnienie, możemy sobie przeczytać także, że nasza placówka wyrasta na przodującą w kraju, tego nie wiedziałem. A także tutaj te osoby, które rzeźbią, bądź też konkretnie te rzeźby, zaczynają jeździć po świecie. Między innymi będą w Moskwie. Handlują pewnie. No nie, będą wystawiane w Moskwie i Obnińsku, jakaś taka miejscowość. Będzie prezentowana wystawa rzeźb pochodzących ze zbioru Łukowskiego Muzeum. Strona 17, tygodnik siedlecki. To teraz ja, wspólnota łukowska. Tomku, mówiłeś o rzeźbiarzach z Łukowa. Mhm. Ja mam artykuł, w którym też jest kilku rzeźbiarzy. I artykuł dotyczący absolutorium dla burmistrza. Tak więc 25 czerwca, czyli kilka dni przed wakacjami, radni udzielili absolutorium burmistrzowi. 12 radnych było za, 4 przeciw, a 3 było to ryba, lotto i wstrzymali się po prostu od głosu. Tutaj mamy wypowiedzi niektórych radnych, część na tak, część na nie. Były burmistrz mówi, że Łuków zatrzymał się w miejscu. Co ma mówić? Opozycja totalna, tak zwana. Radny na tak, pan Gała, budżet taki, jakie nasze możliwości. Skarbnik, pani Barbara, informuje, że udało się pozyskać w Tomku 2 miliony złotych ze środków zewnętrznych. I stąd ten tytuł, że burmistrz każdą złotówkę ogląda kilka razy chyba. No bo 2 miliony, jak na takie miasto, miliony, tym proszę, to jest śmiech na sali. Na pewno powiedziałeś, że każdą złotówkę burmistrz ogląda kilka razy. Ja tutaj wrócę do tygodnika siedleckiego i powiem, że burmistrz nie tylko ogląda złotówkę kilka razy, ale każdy papiery powinien oglądać kilka razy. Dlaczego? Ano dlatego, że był konkurs na dyrektora szkoły podstawowej numer 5. Były dwie kandydatury obecnego dyrektora i nowej kandydatki na to stanowisko. I były kandydatury, ale nie udało się wyłonić w konkursie tego zwycięzcy, nowego dyrektora. Ano dlaczego? Mianowicie dlatego, że wszyscy byli tak jak tutaj przy absolutorium, że się wszyscy wstrzymali? Nie. Właśnie w jednym przypadku był niekompletny akt nadania stopnia awansu zawodowego. Brakowało uzasadnienia, pisze pan Piotr Giczala w tygodniku siedleckim. I w drugim, to w ogóle, to już jest... konkretna rzeźba. W drugim brakowało dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do nauczania w szkole podstawowej. Czyli uczyli sobie 20 lat i nie mają... Tak, i nie mają, zapomnieli przynieść taki papier na konkurs. Wtedy, żebym wiedział, to samo wystartował. I teraz tak, i teraz burmistrz, skoro już o burmistrzu mówimy, burmistrz ma dwie możliwości. Może ogłosić ponowny konkurs, bo wiadomo, tutaj nie było rozstrzygnięcia, ale może też powierzyć obowiązki wybranej przez siebie osobie, na której temat zasięgnie opinię Rady Pedagogicznej, czyli taki komisarz. Ale burmistrz mówi tak, w piątce nie dzieje się nic złego, mam na razie poważniejsze sprawy na głowie. No tak. Tam niech sobie się siedzą. Niech sobie tam się... Tak, także... wakacje to na pewno tam nic złego się nie będzie działo. Na pewno. Chyba, że też tam piłko w szybę kopnie. Tak. Coś tam dalej masz ciekawego? Tak, ostatnio mówiłeś, Tomku, bo oglądałem ciebie w telewizji. Pijani na drogach powiatu łukowskiego. Wspólnota tak prowadzi ranking. Nie wiem. Pijaków, chlejusów. Tak, naszych obywateli, mieszkańców. No. I tutaj jest, no generalnie dzisiaj jest dużo tematów związanych z alkoholem, bo co drugi artykuł to ktoś tam jechał. I będzie kolejny, bo już praktykuje, będzie kolejny artykuł. Tak. I tutaj rekordzista w tym tygodniu 4 promile, 4 na czachę. Jechał rowerem, zatrzymali go, bo pewnie by jechał sobie dalej. Ale na stronie R6 tam tu jest coś jeszcze w ogóle. Nie wiem, czy śmiać, czy płakać. Dachowanie Toyoty przez mamusię. Taki artykuł.
Pim napisał, ale ten aptek, nie wiem o co chodzi. Białej takie rzeczy się dzieją, Tomku. Pijana matka doprowadziła do dochowania samochodu syna. I byś pomyślał, że jechali sobie tym samym samochodem i tam wyszła awantura. Za kierownicę tak, tak, miała na przykład. A tu inaczej. Ona jechała Toyotą, on jechał Renówką i na czołówkę wyszli. Tak więc... Synu, nie jedź. Na czołówkę? Ale to... I syn kierował i wtedy Toyota zjechała z drogi. A to w białej. No w białej. Takich rzeczy to nie ma chyba nawet w zmiennikach. Pozdrawiamy Białą Podlaską. Niesamowite historia. Skoro jesteśmy przy alkoholu... 0,9 na czachę. 0,9. Tak. Skoro jesteśmy przy alkoholu, to tym razem podam ci liczbę 3. I to nie są promile. To nie jest mandat. 3 razy 100, 3 to jest liczba podmiotów, które otrzymały koncesję alkoholową na tejże samej radzie, sesji Rady Miasta, nowych podmiotów. Tak, bo pamiętamy, że na początku roku był tam wielki dym. Miasto planowało zwiększyć, prawda, liczbę punktów sprzedaży alkoholu dla podmiotów, gdzie można sobie pójść kupić tam samoobsługowych i tak dalej, czyli do sklepów. Tu się rady nie zgodzili, a teraz przegłosowali, zwiększyli liczbę o 3 podmiotów, gdzie będzie można kupić sobie wódeczkę, wiesz, tam whisky, te sprawy, także... Sezon grillowy, ale to w knajpach, sklepy to są knajpy. Strona 5, Tygodnik Siedlecki. Tutaj jest artykuł, no tak mi się skojarzyło. 50 lat razem to dla nich nie problem. 26 par Łukowa świętowało 14 czerwca jubileusz długoletniego pożycia. I tak pani Katarzyna, redaktor naczelna, sugeruje, że jakby te długie pożycie było już jakimś problemem. Tak więc, mimo że ostatnio pani Katarzyna zmieniła chyba stan cywilny, z tego co czytaliśmy. To jej życzyć tylko. Tak, to pani Katarzyna, to nie będzie problemu, naprawdę. Sebastian tam kilka lat doświadczenia już posiada. Dobra, Sebastian, to ja może już zakończę taką przestrogą. Barszcz Sosnowskiego w Celinach. Temat jest praktycznie uwidoczniany przez różne media, między innymi przez naszą telewizję. Zapraszamy do obejrzenia materiału. Można zobaczyć sobie takie straszne zdjęcia, co się może stać po kontakcie tego barszczu ze skórą. Barszcz jest na drodze powiatowej, rośnie przy drodze powiatowej z Nurzyny do Celin, no i nic się nie dzieje, tak? No bo tutaj w sumie rośnie na działce prywatnej, niech sobie właściciel tej działki go wykosi, a właściciel tam może mieć to gdzieś, tak? Poważny problem. Tak, Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie mówi, że będzie interweniował, zobaczymy co tam się będzie działo z tym barszczem. Dobra, kończymy przegląd prasy, idziemy na barszczyk albo idziemy do coś lepszego, do tych punktów, które koncesje dostały, tak? Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień.